Witamy was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski. Sebastian Sebasoul Dusza. Innymi słowy, grupa Kamerowani. Czern i biel, biel i czern. To nie ma znaczenia, że się mylimy, moi drodzy. Ważne, żebyśmy się myli. Tak. Tak czy siak... Dzień jak co dzień. Kochani, chcieliście otrzymać odpowiedzi na pytania, a my lubimy dawać wam to, czego oczekujecie. I właśnie dlatego powstał ten odcinek Q&A, Questions and Answers. Answers, a to było brytyjskie, answers. Oh yeah. Część pytań jest anonimowych, które zostały do nas wysłane jakimiś tam drogami prywatnymi, czy na Facebooku, czy tak dalej. Część to są po prostu pytania z YouTube'a. Mamy nadzieję, że taka forma wam odpowiada. Lecimy. Anonim pyta, jak to jest być rozpoznawanym? Powiem szczerze, wydaje mi się, że to w jakiś sposób zależy od charakteru. Dla mnie to jest największa przyjemność. Ja bardzo to lubię, dobrze się czuję, lubię być w centrum uwagi. Dlatego też wydaje mi się, robię tak dużo różnych rzeczy, w których wymagane jest to, żeby być blisko ludzi, żeby jakoś do nich trafiać, do nich uderzać, czy ich właśnie rozśmieszać, czy no, mieć z nimi kontakt, jakkolwiek to brzmi. I wydaje mi się tak, to był ten moment, w którym Sebastian zrozumiał, co mówię, mieć z nimi kontakt, if you know what I mean, No i jakby dla mnie to jest wielka przyjemność, jeżeli ktoś mnie rozpoznaje, jeżeli ktoś chce przybić pionę, bo zazwyczaj to jest tak, że ktoś chce przybić pionę, na szczęście, to jest ten moment, a nie tam, że dźgnęcie nożem, bo domyślam się, że w takiej sytuacji może niekoniecznie chciałoby się być rozpoznawanym, ale jeżeli to są przyjemne sprawy, na zasadzie przybicie piątki, wzięcie autografu, porozmawianie, zrobienie sobie zdjęcia, ja żyję dla takich chwil, nie ukrywam tego, bardzo to lubię, bo to jest też znak, że to, co robimy, ma sens. I jakby chce się robić tego więcej, żeby takich przyjemnych spotkań z ludźmi było jeszcze więcej. Sebastian? Powiem krótko, fajnie. Aczkolwiek nie tak intensywnie jak kolega obok. No, jednocześnie chciałbym to podkreślić, bo to jest chyba mega, mega ważna sprawa, że rzeczywiście mnie jest więcej nie tylko dlatego, że jestem gruby, ale mnie jest też więcej w formie bycia przed kamerą, ale to Sebastian odwala ciężką, czarną robotę, więc w tym momencie chciałbym... Tak, tak. Dlatego ubiera się na biało, żeby było lepiej widać. Tak, równowaga. Tak. Więc Sebastian wykonuje naprawdę wielką, wielką, wielką pracę i większość tych rzeczy, które oglądacie, jeżeli wygląda jakkolwiek, to dzięki niemu. Także Sebastian... Dziękuję. A na rozpoznawalność, myślę, przyjdzie czas. Tak naprawdę tak. Dla nas obu. Pridak pyta nas, jaką pizzę najbardziej lubicie? Czy może w ogóle nie pizzę, a coś innego? No ja tutaj nie będę specjalnie wychodził przed szereg. Uwielbiam margheritę. Prosta, czyściutka, bez niczego. Jestem bardzo dziwny. Czy ja jestem jakiś dziwny? Jest to w pewien sposób ekscentryczne, że jem... No wiem, że wyglądam na eksperta od jedzenia i człowieka, który z niejednego pieca jadł chleb, a nawet z paru piecy naraz. Piecy, tudzież pieców, nieważne. To nie jest pytanie o gramatykę. W każdym razie, dla mnie margheritka. Czysta margheritka polana keczupikiem i jestem w siódmym niebie. Przyzwyczaiłem się, od zawsze tak było, ogólnie jeżeli chodzi o jedzenie, to jestem strasznie wybredny, jem trzy potrawy na krzyż. Oczywiście w odpowiednich ilościach, ale jem raczej mało rzeczy, więc jakby pytania kulinarne na przyszłość, na przyszłe Q&A, bardzo mile widziane, bo na pewno was się czymś zaskoczy. A Sebastian? No ja tutaj podtrzymuję, jeżeli chodzi o ilość jedzenia, bo też mało mam potraw, które lubię. A jeżeli chodzi o pizzę, to ciebie zaskoczę, bo ja mam dwa typy, które mógłbym jeść na zmianę. Swoje pizze. Kapricioza hawajska. Egzotycznie. Jeżeli ma sos pomidorowy, to bez żadnego sosu polawana. Jeżeli nie ma, to sobie tam trochę keczupem czy czymś, nie? No. I oczywiście pozdrawiamy Pridaka. Pridak, o ile dobrze kojarzymy, jest z kanału Pekuś i Pridak, czyli seria Zajadamy, Oceniamy, której niedługo będziemy jakby współtwórcami. Przynajmniej jeżeli chodzi o jeden odcinek. Także pozdrawiamy Pekuś i Pridak. Do pojedzenia. Anonim pyta nas, skąd bierzemy pomysły na nasze filmy? To jest tęga rozkmina.
Nic nie ćpamy, żeby była jasność, tak wszystko na trzeźwo. Mów za siebie. Aha, ja, jestem, ja jestem uzależniony od Lipton Iced Tea zielonej, naprawdę, przysięgam. Strasznie rejebanie. A wiesz, to jest najlepsze, że nikt mi nie zapłacił za reklamę. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o inspirację, zazwyczaj jest to po prostu jakaś sytuacja. Nie zawsze jest to sytuacja aktualna. Wiem, że bardzo dużo osób lubi właśnie rzeczy, które są na czasie, na topie. Nie wiem, czy zauważyliście, że my rzadko bierzemy się za takie rzeczy, które są w danym momencie najbardziej aktualne. Nie wiem czemu, ale jakoś nie ciągnie mnie to. Nie ciągnie mnie ten taki sensacjonalizm, powiedzmy. Wyścig szczurów. Wyścig szczurów. By się zmieścić w okienku, że to jest tak. Na topie. Że to jest na topie, że to jest popularne, że o tym mówią, tak. O tym piszą, to nagrywają. Nie. Ja ogólnie osobiście, to zresztą też się przekłada na twórczość Kabaretu Pod Napięciem. Serdecznie pozdrawiam Maćka i Michała z Kabaretu Pod Napięciem. Pozdrawiam też chłopaków z Kabaretu Urusz, z którymi działamy w Kabarecie Fight. Sprawdźcie, polubcie, blablabla. Ja też pozdrawiam, czekaj, żeby nie było. Żeby nie było! No. I skąd bierzemy tak naprawdę inspirację? Dla mnie zazwyczaj są to wpływy lat 90. To jest dla mnie coś najbliższego mojemu sercu. Wtedy, że tak powiem, dorastałem, bo dojrzewam do dziś. To ja już nie powiem, kiedy ja dojrzewałem i tak dalej. Ja już jestem dinozaur. Gdzieś pomiędzy Triceratopsem, Jurą, a Kredą w szkole, tam, nieważne. Mam nadzieję, że suchar doceniony. Jura, Kreda. Tak. Jura, Kreda i tak dalej. I Trias. W każdym razie rzeczywiście jest tak, że bierzemy raczej z tych rzeczy, które były kiedyś jakoś tam odległe. Chociaż nie ukrywam, że to wszystko było, nie było, jest z życia. No ktoś powie, inspiracja z życia. No ale to jest takie bardzo wyświechtane, ale prawdziwe. Coś, co w danym momencie bawi nas, coś, co w danym momencie jest dla nas jakieś absurdalne, albo jakaś sytuacja, która jest wyolbrzymiona, często spotyka się na swojej drodze ludzi, którzy zachowują się niestandardowo. Tak. I to nam daje pomysły. Pomysły na skecze, pomysły na parodie. A jeżeli chodzi o akcje typu akcje uliczne, to nie ukrywam, że inspiracją są po prostu ludzie. Ludzie, których spotyka się na drodze swojego życia, ale też po prostu na drodze. Tak, dosłownie. Dosłownie. I którzy po prostu podrzucają od siebie pomysły, a my tworzymy coś na bieżąco. To jest zawsze wyzwanie, bo nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi, a z drugiej strony to jest bardzo ekscytujące. I w sumie taka niewiedza, co się za chwilę wydarzy, jest mega fajną sprawą. Jeżeli zaś chodzi o kanał Seby, no to on robi rzeczy zupełnie inne, techniczne i w sumie... Co? Jeżeli chodzi o kanał Świat Seby, to celowo, że tak powiem, tam minimum humoru jest, a maksimum pozostałych moich pasji, które w jakiś sposób staram się przedstawić w formie wizualnej. Także tutaj jedną z pasji takich dosyć dużych jest u mnie eksploracja. Nurkowanie co prawda jest pasją, ale niestety z braku czasu jest w tej chwili ograniczone do minimum, ale... Tutaj gdzieś pojawiają się magiczne linki eksploracji. Tak, eksploracje. Ja proponuję całą playlistę od razu podać. Do tego trochę jest i będzie dochodziło. Jest ewidentnie takie odbicie moich fascynacji techniką, no i generalnie hobby. Przemiks pyta, czy zawalczysz z Sebą w stylu WWE? No, tak się spodziewałem, że na naszym kanale są fani wrestlingu i bardzo, ale to bardzo się z tego powodu cieszę. No bo wrestling to jest moja ogromna pasja, kto mnie zna troszkę lepiej wie, że to jest no moja wielka miłość i że bardzo ciężko pracowałem na to z bandą zapaleńców, żeby ten wrestling w naszym kraju istniał. I co do tego pytania, no, ciężko mi na nie odpowiedzieć. Myślę, że to byłoby prawdziwe starcie tytanów, tak? Myślę, że jakby... Sprzęty by się łamały. Sprzęty. A, sprzęty, tak, wiesz, tak. Stoły, krzesła. Tak, stoły, krzesła, drabiny, panie. Co by się nie działo? Ale urwał. Jak widzimy, nie tylko wrestling jest nieprzewidywalny. Tak, krzesło też. Tak, ale rzeczywiście jakby ta walka byłaby bardzo długa. Ja tu widzę 60 men. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. 60-minute Iron Man match, w którym po prostu w ruch idą wszystkie rzeczy, ale żarty żartami, a prawda jest taka, że wrestling to jest sport, w którym trzeba być wytrenowanym, więc możemy sobie pożartować o rozbijaniu stołów i drabin i po prostu jarzeniówek o czoło, ale o ile ja tam troszkę w tym świecie pro wrestlingu siedzę, tak Sebastian żadnego formalnego treningu nigdy nie miał. To co, zaczynamy?
Więc przesyłam poważną wiadomość. Moi drodzy, nie róbcie tego w domu. Zapiszcie się do profesjonalnej szkoły wrestlingu. Mniej guzów będzie. Guzów będzie pewnie tyle samo, ale przynajmniej będziecie mieli świadomość, że robicie coś, co należy robić, jeżeli chcecie uczynić ten kolejny krok i rzeczywiście w świecie wrestlingu podziałać. Także jak wujek Czarek Pazura zawsze mówi, dobra, to wujek Arek poleca, zapiszcie się do dobrej, solidnej szkoły wrestlingu. A ja tylko dodam, że nie znacie dnia i godziny, bo jeszcze żyjemy, a póki żyjemy, to się dużo rzeczy może zdarzyć. No, także... Czymś możemy was zaskoczyć. Czymś możemy was zaskoczyć. Seba może się zapisać na treningi. Tak. No. Któż to wie? Nigdy nie wiadomo, moi drodzy, także... Może się uda wyciągnąć dobę i człowiek jeszcze więcej napcha tam. No, także no. Przemiks... Nie mówimy tak? Nie mówimy nie. Paweł Lisiewicz pyta, jakie gry najbardziej lubicie? Na pewno grę wstępną. A na serio, jest bardzo dużo gier, w które lubimy grać, tylko wydaje mi się, że obaj mamy ten sam problem, czyli nie mamy po prostu na to czasu. Niestety to jest bardzo smutne. Ja na przykład jestem zapalonym graczem od dawna. Uwielbiam głównie bijatyki i gry sportowe. Nie ukrywam, że to jest moja specjalność, jeżeli chodzi o gry konsolowe, bo głównie grywałem i grywam na konsolach. Nie wiem czemu, ale nigdy jakby nie byłem typem, który się przekonał do grania na komputerze. Co za tym idzie, gry sportowe i bijatyki, które są bardzo właśnie... Według mnie są po prostu lepsze też na konsolach. No okej, nie grałem zbyt dużo na komputerze, więc może jakiegoś specjalnego porównania nie mam, ale granie w bijatyki na komputerze no jakoś w ogóle nawet nie brzmi to dla mnie dobrze. Jeżeli chodzi o konkretne ulubione gry, no to z bijatyk Tekken, z gier sportowych, NBA, seria NBA 2K. No, gram namiętnie. Tak naprawdę często jest tak, że tak naprawdę grania u mnie jest bardzo mało, ale zazwyczaj po prostu konsola jest włączona i ta gra tam sobie czeka, raz na jakiś czas tam odpalę kolejne aukcje, wystawię, żeby tam coś tam się działo, żeby zarabiać te wirtualne tam banknoty w tej grze. Ale samej gry niestety jest o wiele mniej niż bym chciał, no bo nie ma czasu, człowiek zajęty. Poza tym z takich naprawdę klasyków zagrywałem się kiedyś, ja jestem ogólnie fanboyem Sony, zawsze grałem na PlayStation, zagrywałem się kiedyś w Crasha Bandicoota, trójeczkę. Bandicoota. Bez S. Bandicoota bez S. Czyli psikutas bez S. Nie ukrywam, że to prawda. W jakieś tam piłki nożne, w fifki się grało, w ISPRO, teraz tam Pro Evolution Soccer, kiedyś ISPRO. Ogólnie piłki nożne, koszykówki, wrestlingi, oczywiście seria WWE, boksy. Nigdy nie jarałem się jakoś specjalnie takimi grami mega, mega, mega długimi. Bo nigdy też nie miałem czasu, żeby je ukończyć tak naprawdę. To jest trochę smutne i straszne. No ale tak, ale rzeczywiście jest tak, że jak się gra w jakąś piłkę nożną, koszykówkę czy bijatykę, to można szybko wskoczyć, chwycić pada, pograć troszkę i wracać do obowiązków. A jednak jak jest jakaś taka gra, która ma mega, mega wciągającą fabułę, to człowiek siądzie do niej, trochę pogra i ma takie, ja chcę grać bardziej, ja nie mogę. Przez co chyba jakby tak organizm się uodpornił na to, że odrzucał te dłuższe tytuły. No a jeżeli chodzi o Sebę, no to przede wszystkim Seba może, kurde, pochwalić się dłuższą historią grania. Zamieniam się w słuch. I tu się zdziwisz. A co ty się tak dziwisz? Dziwisz. Tak. Zdziwisz się, bo grałem na Atari 65 w River Ride, była fajna gierka, i to pamiętam, tak. Od 94 roku jestem szczęśliwym posiadaczem komputera klasy PC, ale niestety moje aktywne granie skończyło się w roku 97. Chryste panie, 19 lat bez grania, dajcie nie temu to, człowiekowi nie, medal! Nie to, że bez grania, tylko czasu nie było, żeby gdzieś głębiej wejść, ale tak naprawdę nowych gier już nie przyswajałem z braku czasu. A z tych gier, na których się, nazwijmy to, wychowałem w tamtym okresie, to było Doom, Wolfenstein. Kojarzysz? Wolfenstein! Ja. Return to the castle! Wolfenstein! Und meine favorite serie. Dein favorite? Tak, tak. Meine favorite. Que cosa? Moja ulubiona seria to jest SimCity generalnie. Ja bardzo lubię budować miasta, zarządzać ekonomicznie, takie sprawy. Także seria SimCity, SimCity 2000, 3000, 4. Budowniczy. To troszeczkę bardziej burmistrz, tak? Burmistrz budowniczy. Wiesz, urząd miasta, te sprawy, nie? Znam temat, coś mi tak, tam mówi. Dokładnie, no. Także jeżeli chodzi o SimCity, to mogłem się zagrywać tutaj godzinami, dniami,
ale niestety w tej chwili z braku czasu. No i tak naprawdę, tak jak powiedziałem, w 97 roku stwierdziłem, że ja jednak z tego komputera chciałbym coś wytworzyć, a niekoniecznie, kurczę, siedzieć biernie i grać. Także tutaj to się, że tak powiem, trochę kłóciło, więc ja postawiłem bardziej na tworzenie. Być, tak? Czyli chyba nie chcę być niegrzeczny, ale zasadniczo wszyscy, którzy grają, tracą czas. Weźcie się do roboty! Tyś to powiedział! Każdy jest kowalem swojego losu. No właśnie. No. Ale no... Nie to, że mam coś przeciwko. Cokolwiek by nie było, no zdecydowanie jesteśmy zapalonymi graczami. To w sensie inaczej. Na pewno mamy żyłkę, na pewno mamy iskierkę do grania. Tylko trochę inne typy gier. Tylko ty trochę... lubisz zabijaki, ja lubię bardziej ekonomiczne. No, no po prostu. No i niestety też czas. Wszystko rozbija się o ten czas. Żeby doba trwała tak ze 4 razy dłużej, to może i człowiek by grał tyle, ile by chciał. Co nie zmienia faktu, że za każdym razem, jak coś tam ciekawego wychodzi, to jakoś tam staram się śledzić te nowinki. Tym bardziej, że też muszę, bo jednak jestem też recenzentem dla portalu PSX Extreme. A co za tym idzie, no muszę być na bieżąco, muszę ogarniać temat. Ale często jest właśnie tak, niestety, że nie mam czasu pograć dla przyjemności. Ja właśnie gram albo dlatego, bo trzeba przygotować recenzję, albo po prostu to jest chwilka i jakby człowiek też tak tych zębów w tej grze nie zatopi, co jest bardzo smutne. Akane, jedna z naszych najwierniejszych fanek, pisze pytanie, które bardzo mi schlebia, zapytała: Arek, wyjdziesz za mnie? Ja nie będę ukrywał, że jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo coś przyjemnego do czytania i łechcę to moją i próżność i w ogóle. I naprawdę kocham, szczerze kocham, szanuję, uwielbiam i nosiłbym na rączkach wszystkie nasze fanki, wszystkie nasze widzki. No widzów też szanuję, przybiłbym grabę, wypił browca, mimo że piwa nie piję, ale po prostu dla was zrobiłbym wyjątek, bo tak was szanuję, bo jakby zasługujecie na to. I ciebie, Akane, który jesteś taką naszą wierną, lojalną fanką, no uwielbiam, szanuję, czekam na twoje komentarze, no jednak no niestety muszę odmówić, no bo jestem bardzo szczęśliwie i lojalnie zakochany. Gej! Nie w sobie, bo i takie padały podejrzenia. Seba jest już zajęty. Nie przeze mnie, bo i takie padały podejrzenia. A jedziemy do Holandii? Nieważne. W każdym razie, moja droga Akane, ja jestem zajęty przez pewną piękną, kamerowaną Annę B., którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, całuję i robię te wszystkie inne przyjemne rzeczy. A tobie chciałbym tylko powiedzieć, że na pewno jest gdzieś tam taki przystojny, utalentowany, śmieszny grubasek z wysokim głosem, czeka na ciebie, on jest gdzieś tam za rogiem, jestem tego absolutnie przekonany. Oczywiście nie będzie tak fajny jak ja, no bo kurwa hello. Jakby świat nie mógłby mieć tyle zajebistości w sobie, ale jestem absolutnie przekonany, że tak wspaniała osóbka jak ty znajdzie sobie takiego swojego własnego arka. I mam tylko nadzieję, że jakby to nie odbije się na naszych wyświetleniach i na naszych komentarzach, bo jesteś podporą naszego fanbase'u, liczymy na ciebie, Akane. Także... czy wyjdę za ciebie? Co sądzisz sobie? Wrócimy do tematu. Moi drodzy, jest jeszcze jedna rzecz. Wiem, że oglądacie ten filmik po to, żeby otrzymać odpowiedzi na pytania, ale już niedługo pojawi się nowy teledysk. Kolejny teledysk, kolejna parodia teledysku, w którym brała udział naprawdę mocna ekipa znanych youtuberów, moich dobrych, zasłużonych przyjaciół z różnych dziedzin. Także moi drodzy, chcę wam tylko powiedzieć, bo wiemy, że nie każdy na przykład jest w naszej grupie Zajrani Kamerowani, nie każdy śledzi Facebooka, że taki projekt już niedługo będzie, więc to jest naprawdę świetny moment, żeby nas zasubskrybować, żeby nam rzucić lajkiem, żeby udostępnić filmik, żeby polecić mamie, bratu, kotu i psu nasz kanał, zarówno oczywiście też kanał Świat U mnie technikalnie jak powstaje na bieżąco. Przy okazji. Tak, więc ten teledysk będzie już niedługo, specjalnie dla was i przygotujcie się na to mentalnie, będzie naprawdę bycza rzecz.